Witajcie drodzy YouTubowicze, Kazan z tej strony. W tym odcinku przyjrzymy się saszetce minifigurek serii 12 od Lego, którą przysłał mi Tomek z kanału Patrzaj To. Jest to zwycięstwo w konkursie na komentarz, taki właśnie ranking serii 12. Porozmawiamy sobie właśnie o tych figurkach serii 12, które posiadam, widzicie w tle. No i zobaczymy, co jest w tej saszetce. Zapraszam. Aby dostać się do saszetki potrzebujemy ostrego narzędzia. Może być na przykład skalpel. I nacinamy sobie tutaj. Ale prosto. Tak naciąłem prosto, że hej. Jak zęby. Zęby dinozaura, bo w środku mamy łowczynię dinozaurów. I tu mamy ulotkę od razu. I to, że łowczyni będzie to już wiedziałem po kształcie. Ale też tutaj kolega Tomek podpisał Dino, już widać było przemacane wszystko, lub też w pokodzie zostało zidentyfikowane. Jeśli szukacie tej figurki, to najłatwiej wymacać ten łuk i te włosy, są one charakterystyczne dla tej figurki. Jeśli ktoś gra z Lego mini online i nie ma jej jeszcze, no to dla pierwszego lepszego tutaj jest kod. No jak już ktoś z Was aktywuje go, no to nikt więcej z niego nie skorzysta. Ja już mam tą figurkę w grze, miałem ją wcześniej. No a tu widzimy wszystkie figurki. Jest spis, jest ich oczywiście 16. Posiadam większość z nich. A ta łowczyni dinozaurów mi się po prostu powtarza. Składa się ona z 6 elementów plus siódmej podstawki. Mamy nadrukowany z przodu i z tyłu torsik. Z rączkami, także pokolorowanymi, bardzo fajnie. Spodnie z kieszeniami po bokach, nadrukowany mistrz, kawkę, pewnie z jakimś środkiem odsypiającym włosy, z długim takim warkoczem. Głowa mi tu ucieka. Głowa taka z zadziorem, wyraźnie taka, tutaj jest blizna wyraźna na policzku. I co my tu jeszcze mamy? No i oczywiście mamy łuk. Tak wygląda skompletowana figurka. Bardzo zadziorny wyraz twarzy. To nie jest kobieta, z którą chcielibyście zadzierać. Tutaj bluzka posz... nacinana pazurami przez jakiegoś dinozaura, ale nie doszło do skóry, więc tutaj brzuszek tej bohaterki nie został jakoś trwale oszpecony. Mamy strzykawkę, prawdopodobnie z środkiem usypiającym. Spodenki z nadrukiem. Tutaj jest nadruk nawet na tym elemencie po środku. Bardzo ładny. Kieszenie z boku. Rękawy są nadrukowane. I tutaj kolor, kolorek się zgadza. Tu z tym nadrukiem z przodu. Super. Łuk. Bardzo atrakcyjny i ułatwiający wymacanie. Włosy. Dobrze trzymające się włosy. W tej figurce, jak i w tej co miałem, te włosy się dobrze trzymają głowy. To jest duży plus, co nie jest normą w tej serii. Porozmawiamy sobie o tym za chwilę. Z tyłu także jest nadruk kolejna kieszeń w spodniach. Wszystko chodzi z oporami. No może, tylko mm, można tu do tej figurki wzdychać, jak to nie jest świetna. Jak najbardziej na plus. W komentarzu konkursowym zamieściłem taki y, ranking pięciu najlepszych w mojej opinii figurek tej serii. No i oraz tam jeszcze najgor o najgorszych coś napisałem. Link postaram się zamieścić w opisie do tego filmu, do filmu na kanale Patrzaj To. A tutaj przyjrzymy się tym właśnie figurkom. Może nie tak w szczególe, ale troszeczkę je sobie omówimy. Od tej, którą znałem za najlepszą w tej serii. No i jak widzicie, posiadam trzy. Jest to też spowodowane tym, że ich było pięć w kartonie. Bardzo łatwo wymacać te figurki przez ten pancerz tutaj na tej, ale nie o to chodzi najbardziej. Nie o to najbardziej mi chodziło. Chodziło mi o ten kombinezon pilota kosmicznego. On wygląda świetnie. Ma pasy. Idealnie się nadaje do wszelkich maści statków kosmicznych, gdzie będzie choć trochę pasował kolorystycznie. Tu, nawet ten fragment pomarańczowy pasuje, że tu idzie piąty pas między y, nogami. Jak to w takich pasach y, właśnie y, czasami jest, bo to zależy od typu. Świetna figurka z oporami, hełm jak z Battle Stara Galaktyki. Super. Właściwie to, że to jest kosmiczny górnik, nie ma większego znaczenia. Po prostu to jest świetny dla wszelkich pilotów itp. Tutaj mamy figurkę czarodzieja. Jest to naprawdę dobra figurka. Jedyną jej wadą i tą, która przykreśliła jej zwycięstwo w tym moim prywatnym rankingu, jest to, że ma, nie ma nóg, tylko ten klocek, który jak widzicie się wypina. Z tyłu ma bardzo fajną pelerynę z gwiazdkami takimi błyszczącymi. Chodzi z oporami, kapelusz się trzyma, broda też, no ale tutaj w tym miejscu się rozpaławia. Taka figurka nie mogła zająć pierwszego miejsca, no chyba że wszystkie miałyby takie problemy. Wojownik Hunów tutaj nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń co do jakości wykonania tej, tej figurki. Ma bardzo fajną pelerynę z takiego materiału włochatego. Super, super to pasuje. Jedyną, dlaczego na jest trzecia? Po prostu design mi się tak nie średnio podoba, to, to nie do końca są moje klimaty, dlatego w moim osobistym rankingu jest na trzecim miejscu w wykonaniu nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń. Dalej mamy dostawcę pizzy, który jest świetny, ponieważ jest zwykłym dostawcą pizzy, takim chłopakiem, ma nawet aparat na zębach dostajemy karton po pizzy, samą pizzę. Tu jedyną wadą tej figurki jest ta plama. Plama, którą ona jest specjalnie nadrukowana oczywiście, tylko nie miałem po co. Jakby do mnie taki dostawca pizzy przyjechał, to by mi się to średnio podobało. Figurka nie posiada nadruku na plecach. Właściwie z tych tutaj wcześniej oglądanych, to żadna takiego nadruku nie posiada. No tutaj hełm wzbogaca plecak, peleryny, to wszystko zasłania, więc zrozumiałem dlaczego go nie mają. Tutaj mamy łowczynię dinozaurów, właśnie mam już dwie. Dzięki temu przyglądaliśmy się tej figurce bliżej. Więc tylko mogę dodać, że bardzo ładnie ją można z tym łukiem upozować, właśnie jakby strzelała. I obie te figurki chodzą z oporami, elementy ich dobrze się trzymają, więc no, można powiedzieć, że są wykonane bardzo, bardzo dobrze. Tutaj mamy takiego zawadiakę z rapierem. On posiada na druk z tyłu, tak samo jak łowczyni dinozaurów. Bardzo fajny kapelusz oryginalny z pióropuszem. Tutaj Taką wadą tej figurki, ona już nie znalazła się w rankingu, bo tutaj te 5 to zgodnie z kolejnością tej, którą w tym komentarzu zamieszczałem i która się nie zmieniła od tego czasu, no już wypadł poza ranking. Tutaj ten jego rapier tak trochę dziwnie w ręku siedzi, troszkę mógłby mieć dłuższy uchwyt. Kolor klatki piersiowej, a głowy, gdzie klatka piersiowa jest nadrukowana, a głowa jest no, po prostu odlana. Tu jest ciemniejsza klatka niż głowa. Ta głowa powinna być ciemniejsza albo na odwrót, żeby to się ładnie zgrywały, te kolory. Dalej mamy boginię. Nie pamiętam to chyba bogini wojny. Nazywa się tu jest świetna tarcza, ona jest piękna. Ten Pegas, ten dróg. O, nadruk. To jest, to jest cudowne, co tutaj Lego wyczyniło. To jest świetny element. Tu mamy i włócznie która jest zakończona gumowym końcem. Bardzo ładny nadruk na torsie. Spódniczkę taką w kanty, ona mi się nie podoba, Ja nie lubię tych materiałów dodatków za bardzo. Tutaj właśnie to łączenie jest najgorsze, bo one nie, zach nie zachodzi na siebie, więc tu zostaje zawsze szpara, to średnio wygląda. To są takie obręcze na ręce, o, nadrukowane tylko z zewnątrz, to od wewnątrz ich nie ma. Włosy, które stanowią jeden element, Razem z hełmem, pióropusz jest odczepiany, o w ten sposób na no taki bolczyk mały. No szkoda, że tych włosów bez hełmu nie użyjemy już nigdzie indziej, bo na pewno by znalazło to zastosowanie. Główkę na pewno możemy gdzieś wymienić, ma ta pani na złoto pomalowane usta. I tutaj mm, te figurki są takie właśnie fajniejsze, no i są na końcu mm, dwaj przegrani przegrani, po prostu to jest, to jest, zaczniemy może od tej figurki, którą ja bardziej lubię, ale tylko za wygląd. To jest księżniczka. Naprawdę do, dla wszystkich kaslowców, miłośników takich klimatów, fantazy, no to ta figurka zapowiadała się świetnie. Jednakże ona tu się rozpada w pasie i to jest tragedia, jak ona się rozpada, bardzo leciutko się to trzyma. Ta żaba nie posiada żadnych nadruków. Jest klimatycznym dodatkiem, ale wypada bardzo blado. Ona nie ma nawet, no nie ma takiej faktury, tej skóry takiej wózkowatej, Jest taka zwykła, prosta, no jeszcze byłaby do zniesienia, gdyby nie inne wady tej figurki. No nie da się nią bawić po prostu, nie da się nią bawić. Kapelusz się trzyma tylko dlatego dobrze tej głowy, że ja go tam w środku trochę porzeźbiłem. Wiem, że to może nie za wygląda i dla kolekcjonerów, Tutaj przysporzy ich ozawał, ale ja chciałem, żeby ta figurka się nadawała do dotknięcia, i tak tego nie widać. Mamy podwójną główkę, a dzięki temu lepiej się trzyma. Wcześniej to się w ogóle nie trzymało, wystarczyło dmuchnąć na tą figurkę, czy głośniej wspomnieć jej nazwę, księżniczka, i to spadało. Było tragicznie. Kolejną figurką, którą średnio lubię z tej serii, właściwie bardzo nie lubię, to jest pierwsza, którą trafiłem. Pomyślcie, że pomyliłem już z czarodziejem. Jak bardzo byłem zły z tego powodu, kod pomyliłem, wypukłościowy. Tutaj ta główka się średnio trzyma. Patrz, jak oglądałem filmiki na kanale, Patrzaj to to tam były problemy z tymi główkami. Rączka jedna chodzi luźniej od drugiej. Dodatki są takie sobie. Nadruk taki jest, po prostu, przebieraniec. Nie się. ta figurka jest. Jak ją się dotknie, to czuć Chiny. Po prostu. Ja nie wiem, ciężko mi to opisać. To jak ja ją wyjąłem z saszetki, od razu czułem, jak, jak ona przypłynęła do mnie prosto z Chin. To jest takie niemiłe uczucie. Bardzo, bardzo się zawiodłem. Tutaj jej zaletą jest ta główka, która, widzicie, rozstaw oczu jest taki wąziutki, taki drobny i, i świetnie pasuje do figurek dzieci, więc można tą główkę gdzieś tam Użyć. Na koniec należy podsumować tą dwunastą serię. Za cenę 12 zł dostawaliśmy ciekawe figurki. Jak widać, ja dałem się ponieść troszkę mani tej serii, tej, tej, tej zainteresowaniu nią. Dlatego no to dobrze o niej świadczy, że była ciekawa. Jednakże 12 zł to trochę drogo. Mogłyby być te figurki tańsze za 10 zł, chociażby byłoby o wiele, o wiele przyjemniej. Jeśli spotkacie taką saszetkę w sklepie, oczywiście polecam Wam zainteresować się tymi, tymi figurkami. Dobrze wymacać to, czego szukacie. Widzicie, jakie elementy tych figurek tutaj można znaleźć. W internecie oczywiście można znaleźć też. Kody ja nie mam wszystkich tych saszetek, więc nie będę wam pokazywał. Na pewno znajdziecie, jeśli poszukacie kodów wypukłościowych, obrazki pokazujące je wam, który należy wziąć i tyle. Mogę z czystym sumieniem polecić praktycznie każdemu. Jest tu coś z różnych serii, trochę z City, trochę z fantastycznych. Tutaj z Fantazy to jest nawet całkiem, całkiem sporo, no bo wojownik Hunów także się tam odnajdzie. I ta Bobini też się odnajdzie, księżniczka, czarodziej. No i jeszcze mamy tego. No, aż musiałem odświeżyć sobie pamięć. Błazna oczywiście znajdziemy jeszcze w tej serii. Dla, jak i Gina. Gina, jeszcze tylko, właśnie Gina. Jakbym gdzieś dorwał, tutaj, zobaczcie, numer 15. On też pasuje, błazen, tu jest 9. Też jeszcze gdzieś by tam znalazł zastosowanie. Więc tak właśnie wyglądały figurki serii 12, nie wszystkie, moja tutaj kolekcja wraz z prywatnym rankingiem i omówieniem. Jeszcze raz dziękuję oczywiście Tomkowi z kanału Patrzaj to za przysłanie mi tej figurki. Troszkę trwało rozstrzygnięcie konkursu. Ja tą figurkę oczywiście dostałem dużo wcześniej niż nagrywam, niż wy oglądacie ten film, ale powiem, no nie miałem czasu tam przeprowadzki, nie miałem czasu nagrać tego otwarcia Leżała ta figurka u mnie też troszkę czasu w tej saszetce, więc mm, troszkę przepraszam Was za to, że, mm, że to też tyle trwało. Ja już kończę, oglądaliście, mm, ciężko powiedzieć, rzut okiem, recenzję, omówienie, kazana. Pozdrawiam Was, cześć!